tak naprawdę ta pierwsza gwiazdka? Tak naprawdę to jest jasny obiekt na niebie, który w danym roku jest najjaśniejszy. W tym roku mamy niekwestionowanego lidera. Jest to Jowisz, który pojawi się nad południowo-wschodnim horyzontem i to jest najjaśniejszy obiekt na niebie, który jasnością przekracza wszystkie inne. Ciemno już zacznie się robić koło godziny 16, nawet kilka minut przed godziną 16 wyraźnie zobaczymy Jowisza. Ale w tym roku towarzyszy mu także Saturn nad południowo-zachodnim horyzontem widoczny. Nieco mniejsza jest jego jasność, ale wygląda na to, że właśnie w tym roku planety przyćmią swoim światłem światło gwiazd. Ale tak naprawdę pamiętajmy, że ma to znaczenie symboliczne i szukamy tak naprawdę świetnego punktu na niebie, nawiązując do tradycji gwiazdy betlejemskiej. Życzę wszystkim tutaj obecnym, jak i oglądającym, aby spędzili miło święto. Spokoju i tego, żebyśmy się pojednali. Wszystkiego co najlepsze i spokojnych, wesołych świąt. Najważniejsze chyba, spokoju, dokładnie. Wszystkiego najlepszego, zdrowia, uśmiechu najważniejsze, no i zdrowej ryby. Życzę chyba najbardziej pokoju na świecie, żeby nie było wojen i tego wszystkiego. Lepiej by było, jakby wszędzie było pokój, nigdzie nie było wojen i takich rzeczy. No jak najspokojniej na świecie i życzę, żeby było weselsze i takie. Pokoju wszystkim, wszystkim pokoju na świecie. Drodzy Państwo, na co dzień nie widzicie nas na ekranie waszych telewizorów, bo najczęściej jesteśmy w terenie i jesteśmy tam dla Was, bo pokazujemy Wam coś ciekawego, coś, co Was zainteresuje. Ja dzisiaj mam wyjątkowe zadanie, bo jestem w Polskiej Akademii Nauk, oczywiście na terenie Śląska. Chyba właśnie też po to, żeby zapytać rybkę, która nie jest złotą rybką, a karpiem, o życzenia i dla nas, i dla Was. Wszystkiego dobrego na święta. Chciałabym Wam życzyć przede wszystkim tego, żebyśmy spędzili więcej czasu z bliskimi, żebyśmy zwolnili i skupili się na tym, co najważniejsze. Chciałabym Wam też życzyć dużo smacznego jedzenia, wspólnego kolędowania, no i oczywiście miłości, radości i tego ciepła rodzinnego. Wesołych świąt. Szanowni Państwo, moje życzenia będą nieco inne, bo będę życzył, żeby czegoś Państwu w życiu zabrakło. Życzę więc, żeby zabrakło smutnych i przykrych momentów oraz rozczarowań. Wesołych świąt. Zdrowych, spokojnych i pogodnych świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych ciepłem rodzinnym i miłością. Za oknem śniegu, a w sercu słońca. Wszystkiego dobrego. Żeby w przyszłym roku wszystkie zmiany, te, które dopiero zaszły i te, które dopiero zajdą, były zmianami na lepsze.